Z początkiem grudnia mieszkańcy Sosnowca będą mogli zacząć korzystać z karty miejskiej, która będzie upoważniać do zniżek przy zakupie biletów wstępu do miejskich obiektów. Skorzystam. Na razie jeszcze muszę się zapoznać dokładnie z tematem. Słyszałam, jeszcze tak będę korzystała, bo są bardzo fajne promocje tam w karcie. Przykładowo taniej będzie można korzystać z oferty instytucji kulturalnych i rekreacyjnych, jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Teatr Zagłębia, Miejski Dom Kultury czy Zamek Sielecki. Proponujemy Państwu zniżkę, czyli cena biletu, standardowa cena biletu to jest 60 zł, z kartą mieszkańca zapraszamy za 50 zł. Będziecie mogli Państwo wybrać z repertuaru teatru jeden spektakl w tygodniu. Będzie to 20% zniżka. Również warsztaty dla młodzieży oraz warsztaty dla dorosłych, a także takie specjalne weekendowe, rodzinne warsztaty też będą objęte taką promocją 20%. Kartę mieszkańca, jak sama nazwa wskazuje, mogą wyrobić mieszkańcy Sosnowca, choć nie wszyscy. Karta generalnie jest dostępna dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, jak i dla osób, które odprowadzają tutaj podatek dochodowy. Także przewidujemy możliwość rejestracji studentów uczących się tutaj na terenie miasta. Studenci muszą być zameldowani chociaż na pobyt czasowy. Wnioski o kartę można osobiście lub przez internet składać od 10 października. Do tej pory z tej możliwości skorzystało 6 tysięcy osób, z których 2,5 tysiąca otrzymało już swoje karty. Pełna lista instytucji oferujących zniżki znajduje się na stronie skm.sosnowiec.pl.